Witam i zapraszam na kolejne wydanie telewizyjnego biura śledczego. Tym razem przedstawimy wciąż niewyjaśnione wydarzenia kryminalne, które wydarzyły się w Zielonej Górze i Grójcu. Na prośbę zielonogórskiej policji zrekonstruujemy dla Państwa zabójstwo 74-letniej kobiety, mieszkanki lubuskiej wsi Świdnica. Natomiast z Grójca opowiemy o napadzie na ukraińskiego tira. Napadu tego dokonali fałszywi policjanci, tak zwani przebierańcy. W tirze tym wieziony był cenny towar. Oczywiście sprawcy tych przestępstw przebywają na wolności. Dlatego liczymy, że dzięki Państwa pomocy, dzięki Waszym informacjom policji uda się ich schwytać. Sprawiedliwości musi stać się zadość. Szczegóły spraw za chwilę. Zapraszam. Każdy mężczyzna o tym marzy. Proszę, pani Helenko. Bóg zapłać, pani Geniu. No to się stało, że pani zapłakana taka. Umarł kto, czy co? Jeszcze nie umarł, ale właśnie umiera. Oglądam ten serial brazylijski i Jose na łożu śmierci przyznał się, że Jolanda to jego córka. Ona o tym nie wiedziała i tak się w nim kochała. Tam to takie sztuczne życie. W życiu tak naprawdę nie jest. Ja to pani powiem, że ja to tych seriali nie oglądam, bo nie mam na to czasu. A pani też niech nie płacze. Dzisiaj dobry dzień. Rentę pani przyniosłam. Matki Boskiej Pieniężnej. Całe 400 zł. Proszę mi tu podpisać. Tam. W sklepie muszę oddać 150, bo brałam na kredyt. 100 sąsiadce muszę oddać i co mi tam na życie zostanie? Dobrze, że pani chociaż zdrowa jest, bo jakby pani jeszcze musiała wydać na lekarstwa, to by pani z głodu umarła. A jeszcze dobrych ludzi jest na tym świecie, nie dadzą tak umrzeć. Wiesz, pójdę, do widzenia. Do widzenia, do widzenia. Pani Helena Skrzypkowska, lat 74, jest spokojną i powszechnie lubianą kobietą. Jej sąsiedzi określają ją jako osobę ubogą, ale życzliwą dla wszystkich i bardzo solidną. Pani Skrzypkowska mieszka we wsi Świdnica, w tym właśnie domu, przy ulicy Długiej pod numerem 68. Ma liczną i kochającą ją rodzinę, 3 córki i syna. Dzieci chętnie zabrałyby ją do siebie, ale pani Helena bardzo sobie ceni swoją niezależność. Woli żyć samotnie w wynajętym mieszkaniu. O panią Helenę troszczy się też wiele wnucząt, a nawet prawnucząt. Wszyscy ją chętnie i regularnie odwiedzają. Tak też było 25 lutego 1999 roku, około godziny 17 odwiedziła ją wnuczka. Dzień dobry, Marysiu. Co tu robisz w Świdnicy? Januszek mi się rozchorował. Musiałam z nim do przychodni tutaj przyjechać. To chodź, może herbatki się napijesz gorącej. Nie mogę, babciu. O 17.30 odjeżdża autobus do Ochli, a chciałam się dowiedzieć, czegoś babci nie potrzeba. A chwalić Pana Boga. Starczy mi. Dostałam dzisiaj rentę. Wystarczy mi na wszystko. To pozdrów rodzinę, kochana wnuczko. Pozdrowię, pozdrowię, babcia. Może chciałabyś w niedzielę do nas przyjść na obiad? Dobrze, dobrze, wnusiu. To leć na autobus, a ja zbiorę pranie, bo się na deszcz zanosi. To uciekam, babciu. Nie zapomnij o niedzieli. To papa. Do widzenia, wnusiu. Pani Helena żyła bardzo skromnie. Utrzymywała się z renty, którą dostawała
25 dnia każdego miesiąca. Ludzie znali tę trudną sytuację, często pożyczali jej pieniądze. Pani Helena robiła zakupy w sklepie na tak zwany zeszyt. Węgiel kupowała na raty, ale kiedy tylko dostała rentę, swoje długi natychmiast spłacała. Jej prawdziwą słabością było oglądanie telewizji. Telewizor to jedyny przedmiot zbytku, na jaki było ją stać. Kupiła go na raty, które z wielkim trudem spłaciła, z czego była bardzo dumna. Dzięki niemu mogła oglądać swoje ulubione seriale, które wyznaczały jej rytm życia. Po tym uderzeniu pani Helena straciła przytomność. Morderca zadał jej 9 ran kłutych nożem, z czego 2 były śmiertelne. Policja przypuszcza, że motywem zbrodni było tło rabunkowe. Tego dnia pani Helena otrzymała rentę w wysokości 400 zł. Zdążyła już spłacić dług w sklepie i sąsiadce. Morderca mógł jej zabrać około 150 zł. Nic więcej nie zginęło, ani telewizor, ani złote kolczyki, które miała w uszach. Należy więc przypuszczać, że morderca pochodzi ze wsi. Tylko mieszkańcy wiedzieli, kiedy listonosz roznosi renty i emerytury. Ale to jeszcze nie koniec tej makabrycznej sprawy. Przestępca zorientował się, że pozostawił zbyt dużo śladów i następnego dnia powrócił na miejsce zbrodni. Sprawca polał miejsce zbrodni benzyną przeniesioną w karnistrze i podpalił mieszkanie ofiary, a sam próbował niepostrzeżenie wyskoczyć przez okno. Policja zakłada, że przeszkodziły mu w tym 2 stojące kilka metrów od okna panie, które rozmawiały. Były tak zajęte rozmową, że nie zauważyły czającego się bandyty ani też dymu wydobywającego się z mieszkania. Tym bardziej, że paliło się po drugiej stronie domu. Prawdopodobnie bandyta czekał do momentu, kiedy panie odeszły i dopiero wtedy wyskoczył przez to okno. W kilka chwil później przypadkowy przechodzień zauważył dym wydobywający się z mieszkania pani Heleny. Powiadomił straż pożarną, która przyjechała na miejsce około godziny 18:00, ale sprawcy przestępstwa już nie było. Po wejściu do mieszkania strażacy i wezwani policjanci znaleźli ukryte przez zabójcę zwłoki pani Heleny. Zwłoki leżały na wersalce, zarzucone dużą ilością odzieży. W okolicach domu znaleziono też karnister plastikowy po benzynie, którą podpalono dom. Policja przypuszcza, że sprawca zadał swojej ofierze pierwszy cios łopatką do węgla,
którą policja znalazła niedaleko domu, ze śladami krwi i włosem. Nogi i ręce miała związane sznurkiem, dodatkowo taśmą samoprzylepną. Usta miała zakneblowane szmatami, a całą głowę obwiązaną taśmą, tak jak mumia. Metalowy nóż znaleziono w piecu, spalony. Rodzina twierdzi, że to nie był jej nóż. Niestety, we wsi panuje zmowa milczenia. Nikt nic nie widział, nikt nic nie słyszał. Może jednak ktoś z państwa w dniach 25-26 lutego 1999 roku widział kogoś podejrzanego kręcącego się w okolicach posesji pani Heleny. Może ktoś widział wchodzącego lub wychodzącego mężczyznę z terenu tej posesji w dniu 25 lutego 1999 roku między godziną 18 a 20. Może znajdą się świadkowie, którzy widzieli w okolicach tejże posesji mężczyznę niosącego karnister lub dużą torbę foliową, albo wcześniej widzieli mężczyznę, który nalewał paliwa do karnistra lub kupował taśmę samoprzylepną. Informacje w tej sprawie proszę kierować do Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze pod numer telefonu zaufania 068 325 2500 lub do Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego tejże policji pod numer telefonu 068 325 2586. Komendant Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze wyznaczył nagrodę w wysokości 3000 zł dla osoby, której informacje przyczynią się do ujęcia sprawcy tego brutalnego morderstwa. Trzej ukraińscy kierowcy zatrudnieni w tej samej firmie przewozowej, jeżdżący podobnymi samochodami, przewozili z Niemiec dla ukraińskiej policji sprzęt komputerowy. 6 grudnia 1998 roku stawili się do odprawy celnej wraz z towarem w Świecku. No i co? Nic. No jak to nic? Celnik powiedział, że musimy jechać w konwoju. Jak to musimy? Nic nie musimy. Musimy, mamy zbyt drogie ładunki. Czym się przejmujecie? To sobie pojedziemy w konwoju. Tak, tylko że musimy się złożyć po 1700 marek. Tyle porcji? Zwariowali? Ja nie mam tyle, a ty masz? Inaczej nas nie puszczą. Spokojnie, panowie, trzeba to w jakiś sposób załatwić. Załatwimy, ale jak? Słuchajcie, panowie, w trójkę jakoś zbieramy te 1700 marek i jeden pojedzie w tym konwoju. No właśnie, może jak zapłacimy za jednego, to się od nas odczepią. Ale kto pojedzie w tym konwoju? Ja myślę, że Igor, to najdroższy ładunek. No dobrze, idziemy po pieniądze i jedziemy. Ukraińscy kierowcy, jak zaplanowali, złożyli się na opłatę za jeden transport w konwoju. Igor Pawlenko, który posiadał najdroższy towar, pojechał wcześniej w konwoju. Dwaj pozostali, Władimir Szewczenko i Jurij Skrypnik, po odprawie celnej około godziny 22.30 6 grudnia 1998 roku pojechali trasą 717 w kierunku na przejście graniczne w Dorohusku. Następnego dnia, 7 grudnia 1998 roku, około godziny 15 w miejscowości Budki Petrykowskie, samochód Władimira został zatrzymany do kontroli drogowej. Dzień dobry, kontrola drogowa. Dzień dobry. Sprawdzamy trzeźwość kierowcy. Trzeźwy jestem, panie władzo. Chuchnąć mam? Tak. Pan sobie może chuchać. Przejdziemy do radiowozu i sprawdzimy alkotest. Panowie, nie robcie mi! Samochodzie! A dokumenty? Też w samochodzie. Panowie, nie robcie mi! Puść! Zadaj, jedź do nas.
zanim fałszywi policjanci zatrzymali Władimira, tuż za nim jechał Jurij. Kiedy zobaczył, że jego kolega staje do kontroli drogowej, pojechał dalej. Zatrzymał się na najbliższym parkingu i postanowił na niego poczekać. Kiedy ten się nie zjawił, Jurij ruszył w dalszą drogę, myśląc, że kolega dogoni go na trasie. Tak się jednak nie stało. Władimira Szewczenko najpierw przetrzymywano w jakimś pomieszczeniu, następnie około godziny 22 przewieziono go do lasu w okolice Rawy Mazowieckiej. Nie zabijajcie, proszę was. To dobra, spokojnie. Będziesz cicho, pójdziesz prosto do lasu, nie odwracaj się, to nic ci się nie stanie. Idź! Władimir Szewczenko po jakimś czasie dotarł do najbliższych zabudowań, skąd o napadzie powiadomił policję. Niestety bandyci zniknęli bez śladu. Na podstawie zeznań poszkodowanego Władimira Szewczenko, ukraińskiego kierowcy, policja sporządziła portrety pamięciowe sprawców. Oto one. Mężczyzna pierwszy. Wiek około 30 lat, wzrost około 180 cm, włosy krótkie, szatyn, dobrze zbudowany, twarz okrągła. Drugi, wiek około 40 lat, wzrost około 180 cm, budowa ciała szczupła, włosy krótkie, rude, małe rude wąsy, nos mały. Trzeci, wiek z wyglądu 40-45 lat, wzrost około 165 cm, krępa budowa ciała, wyraźny brzuch, twarz okrągła, pulchna, włosy ciemne, łysina czołowa. Czwarty, wzrost około 180 cm, brak bliższych danych. Ukradzionego tira odnaleziono następnego dnia po napadzie 8 grudnia 1998 roku na terenie gminnej spółdzielni w Brwinowie przy ulicy Piłsudskiego 19, niedaleko Warszawy. Ukradziony samochód to Mercedes o numerze rejestracyjnym 0889 PKA z przyczepą typu Kron. Z tira ukradziono towar w postaci sprzętu komputerowego na łączną sumę 240 tysięcy dolarów. W tej sprawie policja prosi o informacje, które pozwolą rozwiązać tę sprawę. Może ktoś z Państwa widział moment rozładunku, a potem porzucenia tira. Może ktoś rozpoznał mężczyzn przedstawionych na portretach pamięciowych. Informacje w tej sprawie proszę kierować do Komendy Powiatowej Policji w Grójcu, do oficera dyżurnego tej policji pod numer telefonu 048 664 3071 lub pod numer telefonu Crime Stoppers 048 45 25 25. Na prośbę Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze mamy dla Państwa komunikat. W dniu 19 kwietnia 1999 roku w Zielonej Górze około godziny 12 miał miejsce napad rabunkowy z użyciem broni palnej w sklepie samoobsługowym Biedronka przy ulicy Braniborskiej. Sprawcą przestępstwa był mężczyzna w wieku około 25 lat, wzrostu około 160 cm. Ubrany był w dres koloru niebieskiego z biało-czerwonymi wstawkami oraz czapkę bejsbolówkę koloru białego. Na twarzy mężczyzny widoczne były blizny potrądzikowe. Wszelkie informacje w tej sprawie proszę kierować do Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze pod numer telefonu zaufania 068 325 25 00. To już wszystkie wydarzenia kryminalne, które podjęliśmy w tym programie. Na koniec przypomnijmy je.
25 lutego 1999 roku około godziny 17.30 w lubuskiej wsi Świdnica nieznany sprawca zabił 74-letnią panią Helenę Skrzypkowską w jej mieszkaniu przy ulicy Długiej 68 i ukradł jej 150 zł, a następnie podpalił miejsce zbrodni. Policja prosi mieszkańców Świdnicy o przerwanie zmowy milczenia, jaka panuje wokół tej sprawy. 7 grudnia 1998 roku na trasie numer 717 biegnącej w stronę przejścia granicznego w Dorohusku w miejscowości Budki Petrykowskie policyjni przebierańcy zatrzymali pod pozorem rutynowej kontroli ukraińskiego kierowcę tira, a następnie terroryzując go zrabowali przez niego przewożony sprzęt komputerowy przeznaczony dla policji ukraińskiej. Przypominam, że osoby występujące w tym programie to statyści. Proszę Państwa, proszę ich w żaden sposób nie wiązać ze sprawami bądź sprawcami, natomiast miejsca i wydarzenia są prawdziwe. Informacje na temat wydarzeń kryminalnych, które dziś dla Państwa zrekonstruowaliśmy, proszę kierować do Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze pod numer telefonu zaufania 068 325 2500 i do Komendy Powiatowej Policji w Grójcu pod numer telefonu 048 664 3071. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Zapraszam na kolejne wydanie telewizyjnego Biura Śledczego za tydzień. Dobranoc. We'll be right back.